motywom postępu powinniśmy mieć tutaj Marsylię Północy, Genuę Północy. Te miasta, które wymieniam, rozwijają się w oparciu o port. Czy rozumiem pana zdaniem jako kandydata na prezydenta, obecne władze nie robią tego w stopniu wystarczającym? Nie robią tego w stopniu wystarczającym. Z jednej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem obniżania się przychodów, czyli dochodów miasta. Z drugiej strony zadłużamy się jako miasta, czyli obserwujemy zjawisko kumulowania się dwóch przeciwstawnych tendencji. Obniża się dochód, zwiększa się zobowiązanie finansowe, znak zapytania pod adresem rozwoju przedsiębiorczości i bazy podatkowej, bo LOTOS, bo Energa, bo port dosyć rachityczny, może nam zacząć brakować pieniędzy. Trzeba się skoncentrować najpierw na rzeczy zupełnie organicznej i podstawowej, to znaczy uruchomić mechanizm wzrostu gospodarczego. Kandydat na prezydenta Gdańska, pan Stanisław Cora, wcześniej powiedział, że porównując, że Gdynia jest lepiej zarządzanym miastem, trochę odpolitycznionym. Z tą tezą będę polemizował, natomiast zgadzam się z panem Corą co do tego, że najpierw był port, później dopiero powstało miasto. Przynajmniej tak było w Gdyni. Port jest kluczem w Gdyni. Tak naprawdę niektórzy nazywają go żyłą złota. Powinien taką żyłą być. Niestety w Gdyni mamy odwracanie się plecami od morza. Ale co to znaczy? Niech pan rozwinie tę myśl. Jakie ma pan na to argumenty? W strategii rozwoju Gdyni opracowanej w roku 98 wiązanie się z gospodarką morską tylko określono jako zagrożenie. Tak? I były próby odejścia od tej gospodarki morskiej, bo upatrywano tutaj dekoniunktury, kryzysu gospodarczego i tak dalej. Natomiast fakty są takie, że w ciągu ostatnich 40 lat handel morski wzrósł czterokrotnie. 80% światowego handlu towarami odbywa się drogą morską. Tak naprawdę, jak się spojrzy na mapę, to widać, że całe Trójmiasto jest nad morzem i to jest klucz do sukcesu. Trzeba tą gospodarkę rozwijać. Nie można się od tego morza odwracać plecami i trzeba tą strategię ponownie opracować. To spowoduje wzrost liczby miejsc pracy, spowoduje wzrost zamożności ludzi. Rozumiem, że panowie mają dość podobny pomysł. I tak naprawdę konieczna jest współpraca portów w całym Trójmieście, czyli mówimy o portach gdańskich i gdyńskich. Zawsze mówi się o rywalizacji tych portów, rywalizacji na przykład. I to jest błędem. Tutaj potrzebna jest naprawdę współpraca. Razem stanowimy bazę, czyli tak naprawdę bramę do Europy Środkowej. Jeżeli to pokażemy i sprzedamy to na przykład Chińczykom, którzy przejęli większość handlu na świecie i w tej chwili główną osią handlu jest Daleki Wschód, Europa, to wtedy odniesiemy sukces. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, czy nie będziemy tego widzieć, to Hamburg dalej będzie największym polskim portem, tak, przez który będzie przechodzić największa ilość, czy liczba polskich kontenerów. Petersburg będzie największym polskim portem kontenerowym. Polskim oczywiście, żebyśmy wszyscy się dobrze to zrozumieli. Które trafiają do Polski oczywiście. Znaczy, Petersburg dobrze, będzie przeładował 1 200 000 panowie, kontenerów. Bo czas jest nieubłagany. A na koniec chcę, żebyście jednym zdaniem spróbowali przekonać swoich wyborców do siebie i w takiej kolejności, jak nam się tutaj od początku ustaliła pan Stanisław Cora, kandydat na prezydenta Gdańska. Czas na zmiany to hasło wyborcze mojego komitetu, co do którego jestem przekonany, że jest trafny. Mógłbym powiedzieć jeszcze więcej. Opamiętajmy się z inwestycjami, zacznijmy liczyć pieniądze, patrzeć to, co dla ludzi jest najważniejsze, rozwijajmy miasto w sposób równoważny, nie degradujmy dzielnic. Pan Jacek Urban, kandydat na prezydenta Gdyni. Nasza Gdynia powinna być miastem dla Ciebie, tak? Czyli dla każdego gdynianina. Więcej powinniśmy robić w dzielnicach i więcej projektów, z których będą korzystać wszyscy gdynianie. A marzy mi się jedna trójmiejska metropolia, bo tylko wtedy...